Jeżeli chciałbyś, aby Double Pompa powróciła do Fortnite'a, to zostaw łapeczkę w górę, a jeżeli nie, napisz w komentarzu dlaczego. Na podjęcie decyzji masz 5 sekund. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HeyTV, a przed nami odcinek One vs One, ale taki naprawdę na ostrej petardzie. Gramy One vs One o ten nowy pakiet, Mroczne Odbicia. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już taki poziom level hard. I jeżeli chciałbyś nagrać ze mną odcinek One vs One o ten nowy pakiecik, to szybciutko w komentarzu swój nick z Fortnite'a, o której godzinie oglądasz ten materiał, łapeczka w górę, subek na kanale i dzwoneczek. Zróbmy taką zabawę, że jak już oglądacie te odcinki, to na początku, w środku lub na samym końcu będą podawane kody Paysafe Card na 20 zł. Po prostu musicie obejrzeć cały odcinek i w danym momencie będzie się kodzik pokazywał na ekranie. Wy go po prostu spiszecie i osoba, która będzie jako pierwsza, wygrywa Paysafe Carda. Wydaje mi się, że taki pomysł jest spoko, zmotywuje was to do oglądania całych odcinków. Pamiętajcie, jak napiszecie swój nick z Fortnite'ika w komentarzu, dodam was do znajomych za darmo, także warto wpisać komentarze. Ja już nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, let's go! No dobra, jesteśmy na świecie kreatywnym i dzisiaj ze mną Young Gabson. Siema, siema. Siema, siema. Young Gabson, powiedz mi, od którego sezonu grasz Fortnite'a, jaki tryb najbardziej lubisz i czy ci się aktualizacja podoba? Gram od sezonu Fortnite'a od drugiego. Najbardziej lubię aktualnie trio, arenki. I aktualizacja jest według mnie mega spoko, tylko szkoda, że nie można kłócać. Na mokrych moczarach. Tak. Jeszcze jedno, Young Gabson, ty masz kanał na YouTubie, tak? Tak, mam. To link do kanału Young Gabsona macie w opisie, także wbijcie, zostawcie mu tam suba na kanale. Dobra, lecimy, gramy do 5 i na wygranego czeka prezent. Jak przegrasz, nic nie otrzymujesz, jak wygrasz, będziesz na pewno zadowolony. Wchodzisz w to? Dobra. Dobra, czyli gramy do 5, wygrywasz, dostajesz prezent, nie powiem jaki, ale będzie fajny, ale jeżeli przegrasz, to nic nie dostaniesz i tyle. Dobra, dobra. Ja jestem gotowy, gramy do 5, 3, 4. Kurde, Young Gabsonik, mój sponsor. Wiesz, że jesteś, a nie, jesteś moim drugim sponsorem, z którym gram. Tak? No. Ale piękny laserek. Ojej. Jakbym cię overbuildował, to ten. To kolapsik. Tutaj Young Gabson skupiony na gierce. Ewidentnie skupiony. On nie wie. O kurde. Zagadałem się. Young Gabson nie wie, o co gra. To jest taka nutka niepewności. Ale tutaj już na biało jest. Prawdopodobnie ta runda będzie moja. O nie, no bez kitu. O, ale tutaj kontra. Dobra, mamy 1-0. Jestem ready, jest 1-0. Edytuję i lecimy. Dobra. Jak coś, ta buduje jedną tylko do, jedną do góry, jeden schodek buduje jak coś. Oj, oj, oj. Nie. Ajajajajajajaj. Tutaj jak Gabson. Dobra, mamy 2-0. Także edytuję i lecimy. Muszę tutaj wszystkich sponsorów. Jeżeli ktoś ma sponsora i ogląda ten odcinek i chciałby ze mną ciupnąć tutaj meczyk One vs One o jakiegoś tam gifta ze sklepu, to śmiało się zgłaszajcie. Ale osoby, które też nie mają sponsora, zgłaszajcie się w komentarzach, bo może się zauważyć,
że więcej nagrałem z osobami, z widzami, którzy na przykład nie mają sponsora, niż sponsorami. Bo każdego traktuję tak samo. A! Mamy to. 3-0, panie Jan Gabson. 3-4. Jest 3-0, tak? Tak. Dobrze mówię, tak. W porządku. Musisz się skupić, wariacie. O nie, o nie! I to się nazywa fart. Wiesz czemu? Bo ajajaj! Już myślałem, że one hit jakiś siądzie. No to tutaj kompek się szykuje. 3-1. Tutaj się kompek szykuje, dobra, edytuję i lecimy. O! Szkoda, że ja takich daszków nie potrafię stawiać. Powiem ci, że miałem bardzo mało, bardzo. Dobra, mamy 4-1. Także jak teraz wygram, no to wygrałem. Także edytuję 3-4. Hop, hop. Nie robisz tych pleców, kurde. Nigdy. Nie zasłaniasz pleców. Jan Gabson się spocił. No, strasznie. O nie. Kurde, trochę sam siebie pogubiłem się, stary, w tym co chcę zrobić. O jest. Dobra. Dobra, odbiłem HG. Także teraz chillaucik. Ty masz full HP, nie? Nie. No co ty? 70. No to, ty mnie masz na kita. O nie! Chciałem zedytować z powrotem. Dobra, mamy 4-2. Edytuję, ciśniemy do góry. 4-2. Tutaj się szykuje comeback. Ja nie mogę przegrać, Jan Gabson. Kurde, podłożyłbym się, ale nie mogę, bo za dużo widzów ze mną wygrywa.
Ale chyba cię bardziej zabolało niż mnie. No, zdecydowanie. Oj, oj. Champion. Dobra, skończyło się 5-2. Ale żeby Young Gabson nie skończył jako poszkodowany, zniszczony, to damy mu ostatnią szansę. Jeżeli teraz wygra ze mną, to dostanie nagrodę pocieszenia, a jeżeli przegra, to po prostu nic nie dostanie. Sprawdzimy, czy mroczny czarny rycerz jest lepszy od Iconika. Gramy ostatni meczyk, ostatnią rundę. Jeżeli Gabson wygrasz, dostajesz nagrodę pocieszenia. Jak nie, to no nic po prostu. Dobra. Także ja edytuję. 3, 4, hop. No i od razu lepiej, kurde, Young Gabson sobie pyka. Ewidentnie wygrał. Wygrał. Young Gabson wygrał nagrodę pocieszenia. Będzie to... Dobra, inaczej, inaczej. Gabsonik, główną nagrodą był ten pakiet. Pakiet mroczne odbicie. Odbicia. A nagrodą pocieszenia będzie gifcik ze sklepu do 500 V-Bucksów. Dobra. W porządku? W porządku. Będziesz zadowolony? Oczywiście, że tak. No, to bardzo ci dziękuję, Young Gabson, za nagrywkę. No, dzięki, dzięki. Po odbiór nagrody proszę się zgłosić za 2 dni. I nie zmieniać ników na Discordzie, nie zmieniać ników na YouTubie, bo dużo osób próbujemy tak oskamować. Także to tyle, to tyle, to tyle. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz, Young Gabsonik, za nagrywkę. A jeżeli ktoś by chciał nagrać ze mną One vs One o jakiś tam prezent, to piszcie w komentarzach swoje niki z Fortnite'a i będę wybierał. Także to tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hejo! Siemka.